Już proszę zobaczyć, podrobiłam tą czapeczkę na wysokość 19 cm. No, szerokość to już jest. Może podam Wam szerokość 20 na dole. Tu. Zapiszę, że mam później to podać. A tutaj jest 26 cm. Zaczynam to zakańczać. Zakańczę, to znaczy dwa oczka. Będę się wbijała w dwa oczka. Za nitkę. Przeciągnę. I znowu. Przeciągnę. Już mam jedno oczko. I dalej. Dwa oczka. Za nitkę. Ściągnę. I już mam następne. I już tak w ten sposób. Jak przerobię do końca, to będę miała o połowę węższe. I teraz proszę zobaczyć, przerobiłam i już mi się zrobiło o połowę węższe. Po drugiej stronie przerabiam nadal lewe oczka. Pierwsze ściągam i robię jak tą całą robótkę po lewej stronie lewe oczka. Ponieważ chcę, żeby to było u góry same prawe oczka tym razem. I tak to już wygląda, zmniejszone. Drugi rząd również robię dwa oczka. Wbijam się za nitkę, przeprowadzam, ściągam i znowu mam jedno mniej, dwa, ściągam, z dwóch mam jedno i tak robię cały rząd do końca znowu. I znowu mi się w ten sposób zmniejszą te oczka o połowę i nam się ta czapeczka też wydłuży. Czubek może być węższy, a więc tak robimy. I proszę zobaczyć, jak się już nam ładnie zmniejszyły te oczka. I później na koniec robimy na raz. I tak doszliśmy już 2, 4, 6 do 7 oczek. I zakończam to na raz. To znaczy tak, znowu wbijam się w dwa oczka. Przez nitkę przerabiam i ściągam i to oczko znowu nabieram i znowu przez dwa oczka za nitkę ściągam, tak, i w ten sposób mam na raz zakończone wszystko. Nie wyciągam i odcinam. Proszę zobaczyć, ta czapeczka jest już gotowa dla niemowlaka. I teraz robię tak, że wywijam i tak ona będzie wyglądała, ta czapeczka. Teraz będę zszywała do połowy tą czapeczkę. A tu wtedy to nabieram oczka i tutaj robię te sznureczki. I to Wam zaraz pokażę. Teraz muszę zszyć od góry w dół do połowy. Po lewej stronie. Od góry. I zaczynam zszywać. Łapię z dwóch stron. Do tyłu. I do przodu. Pokażę zaraz dwa. Dla tych z Państwa, kto jeszcze nie szył. Do tyłu i do przodu, ale tak do połowy gdzieś zszywamy. Możemy wyciągnąć już te krawki. Mam już czapeczkę po prawej stronie. I teraz wywijamy.
I to, co musimy zrobić teraz, to szczepić jednakowo tutaj ten ściągacz. Czyli tu się kończy ściągacz i tu, i musimy to przyczepić. Czy agrafką, czy igłą. Taką, podwójnie. I tą stronę również. Musimy odmierzyć, żeby było tyle samo, co tu. Patrzymy, gdzie się kończy ściągacz. I również tutaj przyczepiamy. A więc tak, szczepione mamy równo. Tu jest ta czapeczka. I teraz musimy tak zrobić, żeby tu nabrać te oczka. Tu razem, tu i tutaj. I żeby mieć tutaj taki luz otwarte takie z tyłu. Ponieważ jak dziecko będzie leżało, to żeby tu, jak się naciągnie, to żeby tutaj miało nagłówkę otwarte. Bo wtedy tutaj te wiązadełka przyjdą pod buzią, a więc tu będzie wszystko dobrze. To będzie tak otwarte, ale to tak ma być. Tu jest na przykład jest głowa. I tutaj będą też sznuróweczki, czy będzie większa, tak, o, będzie tu głowa, to tutaj ono nam pójdzie jakby pod szyję to troszeczkę. I tu musi być otwarte na tą głowę tu, żeby, bo to najdzie na główkę i to będzie jakby na szyi leżało już wtedy tu. I teraz będziemy nabierać te oczka po prawej stronie. Z jednego brzegu do drugiego. Przekładamy nitkę. Wbijamy się w sam brzeg. I nabieramy oczko. Pierwsze oczko może nam niezgrabnie wyjść. Może mogą się dwa znaleźć. Nieważne. I dalej nabieramy z pół centymetra od brzegu. Następne. Następne. Tak co kawałek, co pół centymetra około. I tutaj musimy w dwa się wbić. Tu również. Cały czas, ponieważ ten ściągacz jest teraz podwójny, tak już mówię. I proszę zobaczyć, on jest tutaj, ten ściągacz, przyczepiony w sumie będzie, przyczepiony przez tą robótkę. To możemy już odpiąć. I robimy tak dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć oczek. Mamy tutaj na tym brzegu, na tych 5 centymetrach, mamy 9 albo 10 oczek musi być. I teraz robimy po prostu dalej te oczka. I w sumie to nie jest ważne, ile ich jest. Nie będziemy spuszczać, tylko będziemy je przerabiać ze 3-4 razy i zakończamy i to wszystko. I już jesteśmy. I już jesteśmy tutaj w tym miejscu znowu. I tutaj też musimy nabrać te 9 oczek. 9 czy 10 będzie jedno więcej, to się nic nie stanie. Wbijamy się, dwa i nabieramy jedno oczko i znowu w te dwa, nabieramy drugie oczko i z tej strony już też mamy 9 oczek. I teraz przerabiamy to wszystko jako prawe oczka. Będziemy robili tutaj ten wzór, można powiedzieć, francuski, czyli w jedną i drugą stronę prawe oczka. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda, nabrane.
a tutaj jest ten tył czapeczki, a więc ona musi być tutaj otwarta. Tu wchodzi główka, tu idzie na szyję, to z tyłu, a z przodu macie tak, możecie sobie troszeczkę obniżyć, jak za mała główka, na przykład jeżeli jest za dużo czapki, możecie sobie wyżej zawinąć. I teraz w drugą stronę robimy również prawe oczka. I tak w jedną, drugą stronę robimy te prawe oczka cały czas. I już jest to zrobione. A więc będziemy teraz już, będziemy to już zakończać. To około centymetra jest. Dwa takie wzory wyszły. I teraz zostawiamy z brzegu trzy oczka. I z tych trzech oczek będziemy robili cieniutkie zawiązanie. Te trzy oczka zostawiamy na to zawiązywanie, tak? Tutaj. Dostarczy. A tutaj zakończamy już na raz wszystko, czyli dwa, przerabiamy, mamy jeden, dwa, przerabiamy, mamy jedno. I znowu. Przerabiamy dwa, mamy jedno, ponieważ to wszystko na raz już zakończamy, zostawiamy tylko na te zawiązywania po trzy, można po cztery oczka brzegowe. Tak już to wygląda. I tutaj również zostawiamy te trzy oczka na to zawiązywanie. Raz, dwa i trzy. Można zostawić więcej, można zostawić cztery, ale jak to jest małe dziecko, to chcemy, żeby nam tam za grubo nie było pod szyją, a więc robimy cały czas prawe oczka. I przekręcamy i znowu przekładamy tą nitkę, bo wtedy jest ten brzeg ładny. Prawe oczko robimy. Tak pokażę Wam parę razy. Przechodzimy na drugą stronę. I już wychodzi to zawiązanie. Proszę zobaczyć. Najpierw zrobię to, później zrobimy z drugiej strony to zawiązywanie. I proszę zobaczyć. Sznureczek już jest zrobiony. Sprawdzimy jeszcze długość. 20 cm. Myślę, że starczy. I teraz zakończamy. Oczywiście tak, każdą robótkę wbijamy się w dwa oczka za nitkę i ściągamy, drugie dwa za nitkę, ściągamy i zakończamy. Można zostawić kawałeczek nitki, tu później się wszyje do środka, żeby się nam nie rozpluło. Może pokażę. I tutaj wbijamy się, możemy z raz, dwa razy przyjść do środka. Możemy się wrócić z raz, możemy tutaj złapać do środka z raz. I obcinamy. I tutaj jesteśmy już pewni, że nam się to nie rozpruje.
to wygląda. Tutaj był też supełek. Ten supełek też się tutaj przyczepi i obetnie, a więc nie ma problemu. I teraz tak to wygląda, ta jedna strona. Też się podszyje tu. Można wyciągnąć. I teraz przechodzę do tych oczek tutaj zostawionych. Również te trzy oczka musimy nabrać. I będziemy robić tak samo jak tam. Ściągamy pierwsze. Drugie. Trzecie. Przekładamy nitkę. Ściągamy. I znowu. Dobrze jest, jak to takie właśnie jak supełki jest po środku, nie z brzegu. Bo wtedy fajnie można wszyć. Ale nieraz tak jest, że trzeba wiązać, a więc musimy z taką sytuacją też sobie dać radę. Ściągamy pierwsze, drugie, trzecie. Mam nadzieję, że widać. Po to przekładamy tą nitkę i ściągamy dopiero, jak wspominałam w innych robótkach, żeby ten brzeg był czyściutki i równy. Pokażę, zresztą już mam tutaj zrobione. Chodzi o ten brzeg tutaj. Proszę zobaczyć, jak ładnie wygląda ten brzeg z tej i z tej strony naokoło, właśnie robiąc tak, przekładając to oczko. Obracamy, jeszcze raz pokażę. Przekładamy nitkę, dopiero ściągamy to oczko. I prawe. Prawe, prawe i znowu przekładamy i dopiero ściągamy. Nitka wtedy przechodzi na tą stronę, bo będą prawe oczka, jedno i drugie. I już się robi znowu tutaj taki ładny też sznureczek. Później się powszywa te wszystkie resztki, końcówki. I wtedy ubieramy dziecku taką czapeczkę na główkę i zawiązujemy pod szyjką. I już mam drugi zrobiony, również na 20 cm. I zakończam. A więc myślę, że Wam pokazałam, jak się robi tą czapeczkę. Dziękuję bardzo za uwagę. I możliwe, że do zobaczenia na moim kanale znowu. Więc tak wygląda ten tył czapki i on ma tak wyglądać. Tu pójdzie na szyjkę, na ramiona, na szyjkę, tu pójdzie na głowę, a tutaj jest ten przód czapki.